Siemanko Ludziska, z tej strony Matsu i witam was w kolejnym odcinku z kariery Krzysztofa Piątka. A dzisiaj rozpoczynam od meczu pucharowego z HSV, a potem mamy mecz ligowy z Mainz. Może wreszcie zdobędziemy bramkę, kto to wie. Jest to już faza finałowa. O dziwo nie ma tutaj Bayern Monachium, więc jeśli pokonamy HSV, to spokojnie możemy walczyć o zwycięstwo. Dajmy z siebie wszystko. Zaczynajmy pierwsze spotkanie. Ładne te podanie, Janic jeszcze Holdby. Jak to się skończy? Holdby na pole karne, Chan! Blokowany przez Hradeckiego. Nie ma na szczęście poprawki. Kor wybija piłkę, ale nadal w posiadaniu jej HSV. Ładnie tutaj rozgrywają piłkę. Chan na pole karne, Hund! Ale uderzenie prosto w ręce Hradeckiego, który był świetnie ustawiony. A i tak była pozycja spalona, więc ewentualny gol nie zostałby uznany. Chan do środka, Holdby. Ładna kontrola piłki Scheidman. Ależ rozrzucenie Hyro na skrzydle może centrować na pole karne, zejście do prawej nogi i jeszcze mamy centrę! Bender dobrze interweniuje, ale teraz Hradecki ratuje nasz zespół. No gdyby nie Finn, no to w tym sezonie stracilibyśmy zdecydowanie więcej bramek, ale jest to naprawdę bramkarz najwyższych lotów i dobrze, że gra w naszym zespole. I mamy jeszcze rzut rożny. Na Rave znowu grę. Podaj na krótko do Holbiego: Zejście do lewej nogi, wycofanie przed pole karne Jung, Holby. Jeszcze nie koniec tej akcji. Kor wybija piłkę daleko w trybuny. Jedyne słuszne rozwiązanie w tej sytuacji, ale nadal trwa natarcie HSV. Chan wycofuje piłkę, ale ten strzał jest anemiczny i Hradecki z łatwością ją łapie. Havertz do środka, jeszcze piątek ładnie kontroluje piłkę, czy wreszcie zdecyduje się na podanie? Zobaczmy. Łatwo traci piłkę, ale szybko ją na szczęście odzyskuje. Krzysztof Piątek indywidualna akcja, ale cały czas cofa się od bramki. Piątek. No lepiej nie komentować tego uderzenia, bo było fatalne. I dobrze, że mu ta nota spadła, bo tak nie można uderzać. Chociaż powinien taki napastnik uderzyć zdecydowanie lepiej. Do środka Rangis. I jeszcze tutaj Roninger, Alvarez, ładnie do piątka, ten poda, tak jest. Kapitalnie w tempo. Belarabi na drugą stronę, może być powtórnie centra na pole karne. Alvarez, piątek nie dochodzi do tej piłki. Jeszcze zgarniam Junior. Alvarez na pole karne blokowany. To nie koniec zagrożenia Arangi, z kolejny blok. No, słynie z tego chyba teraz ekipa HSV, piątek. I to bitka niecelna, niestety. no Pierwszy strzał zablokowany, poprawka niecelna. Wielka szkoda, bo mogło być 1 do 0, a tak nadal na tablicy rezultatów mamy remis. 90. minuta ostatnia szansa regulaminowego czasu gry Lasoga. Holdby Lasoga, tylko słupek! No, metalowy pręt ewidentnie jest naszym 12 zawodnikiem. A Hradecki zapewnia nam spokój w tyłach. Ładne podanie do środka, steitman wycofanie, ale Piątek przechwycił tą piłkę, jednak bardzo łatwo ją stracił, Moritz. Jeszcze tutaj zagranie do Hairo ładna kontrola piłki, środek, Steitman. faulowany piłkarz, ale jest przywilej korzyści. Hairo długo zwleka, jeszcze dośrodkowanie na pole karne, 1 do 0, niestety dla HSV, ale jednak tutaj podnosimy ręce, domagamy się odgwizdania pozycji spalonej i sędzia przychyla się do naszego wniosku, raczej nie sędzia, no tak, sędzia boczny na szczęście. Odgwizdał spalonego i nadal możemy cieszyć się z remisu. Kto przejmie tą piłkę? Niestety gracze HSV, którzy w tym meczu dominują o dziwo, ale Hradecki naprawdę to jest bramkarz, na którego można liczyć. I mamy rzut rożny dla na szczęście Bayer Leverkusen. Centra na Krzysztofa Piątka, ale ten strzał wyląduje co najwyżej na aucie. Katastrofalne uderzenie Polaka. Zaczynamy drugą połowę dogrywki. Piątek zwleka z podaniem. Niech wreszcie podano i udaje się. Spróbujemy skonstruować akcję Belarabi do piątka. Piątek z dystansu, ale kapitalnie Poler No i będzie zaledwie rzut rożny, bardzo dobra interwencja Niemca. Zbił piłkę na corner. No i wiadomo, rzut rożny to również zagrożenie i postaramy się wykorzystać ten stały fragment gry do zdobycia bramki. No i mamy korner, gę Wznawia Belarabi. Centralna Krzysztofa, piątka lepsze uderzenie, ale niestety ponownie niecelne, celne. No ewidentnie piątek nie ma dzisiaj formy, nie jest to jego dzień. Gdyby uderzał lepiej, pewnie miałby już przynajmniej jedną bramkę. No i kończy się 120 minut rywalizacji i będziemy świadkami rzutów karnych, no niestety. O wszystkim zadecyduje konkurs, je konkurs jedenastek. Do pierwszego rzutu karnego podchodzi AREP. Bardzo wolny rozbieg i uderzenie prosto w nogi Hradeckiego, beznadziejnie wykorzystana, wykonana jedenastka. Czas na gracza bayer Leverkusen i Zbek. kapitalnie odbija tą piłkę do boku. No i teraz Lasoga. Kontra Hradecki, kto wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku? Lasoga! No niestety 1 do 0 dla HSV. Delikt teraz bodajże uderzy. Zobaczmy jak to zrobi! Bar A nie, przepraszam, to był Recos i zdobywał bramkę na 1 do 1. Czas na Moritza. Obserwuję, co zrobi bramkarz. No i strzał w boczną siatkę, nie do obrony. Kolejny rzut karny, tym razem chyba Alvarez. Zobaczmy czy padnie bramka. Nie, to Arangis, ale na szczęście gol jest 2 do 2. No i teraz Hairo. Czy Hradecki da radę go powstrzymać? Zobaczmy! Tak jest! Cudowna interwencja Fina i mamy szansę wyjść na prowadzenie. Krzysztof Piątek czy wytrzyma ten wojnę nerwów? No niestety Powersback interweniuje lepiej niż Piątek strzelał. No i Holdby może dać prowadzenie HSV, ale uderza beznadziejnie ich Radecki do broni. Stajemy przed wielką szansą. Czy wygramy to spotkanie? Za moment się przekonamy. I tak jest, Alvarez w sam środek i pokonujemy ekipę HSV. Po rzutach karnych najważniejsze jest zwycięstwo. Szkoda, że nawet z rzutu karnego nie byliśmy w stanie zdobyć bramki. No coś z naszą formą strzelecką jest ewidentnie nie tak. Musimy nad tym zdecydowanie popracować, bo jak tak dalej pójdzie, no to napastnik z nas będzie marny i jeszcze jakiś pojan palo wygryzie nas ze składu. No i w tym materiale, znaczy nie w tym materiale, tylko w tym meczu to by było na tyle. Zwyciężyliśmy po rzutach karnych. No i oczywiście cieszymy się z tego, awansujemy do półfinału Pucharu Niemiec. To jest na pewno duży sukces Bayeru Leverkusen. Ale naszym celem jest zwycięstwo. Mnóstwo strzałów piątka. No ale co z tego, skoro większość była bardzo niecelna. A jak już nawet były w światło bramki, no to tylko przy jednym bramkarz musiał się jakoś wygimnastykować. Dużo uwag do gry piątka. No ale niestety są to słuszne uwagi. Powinniśmy zagrać zdecydowanie lepiej. Graczem meczu kto został? No nikt od nas chyba. Chyba że ktoś z ławki rezerwowych, a nie Stein, Steinman. Więc dobra, może być. Przechodzimy dalej. No i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu. Zwycięstwo o po porzutach karnych to cieszy. Nasza gra do poprawy zdecydowanie. No ale teraz może być już tylko i wyłącznie lepiej. No i jeszcze nie wiemy z kim zagramy w meczu pucharowym. Wiemy na pewno, że już w półfinale jest ekipa w szalkę. No ale jeszcze dwóch półfinalistów musimy poznać. Dobra, może zmienimy korki. No coś w tym musi być. No ewidentnie te korki nam nie służą, więc weźmiemy sobie zdecydowanie inne. Może nie, nie zostaniemy przy obecnej firmie, bo domyślne no... Nie są najlepsze, przynajmniej te nasze. Wybierzmy sobie jakieś fajne buty, które będą nam odpowiadać. Ambro, no nie mają najfajniejszych, no te były nie najgorsze, no ale też dużo im brakuje. Puma, no nie ma za dużego wyboru. Przyjrzyjmy się, co tam Nike nam oferuje. Może będą mieli tu jakiś ciekawy model, no też za dużo ich nie mają, no niestety. Zobaczmy. Adidasik teraz, trzy paski, zobaczymy, czy to cudo nam coś da. No kilka też ciekawych wzorów, no. Wybór butów jest dość spory, no chociaż wiadomo mógłby być jeszcze większy, ale może zdecydujemy się, czekajcie tylko muszę je odnaleźć na które tutaj, bo trzeba jakieś wybrać i rozgrywać spotkanie z Mainz, pokonać tę drużynę i najlepiej wreszcie zdobyć bramkę, by ucieszyć kibiców. Zdecydujmy się na te, myślę, że one przyniosą nam szczęście, są nawet ładne, więc miejmy nadzieję, że piątek zdobędzie w nich mnóstwo bramek ku uciesze kibiców Bayeru Leverkusen. No i oczywiście mecz FSV Mainz powinien być dla nas tylko formalnością. Przełożone spotkanie, czyli znamy chyba już rywala w Pucharze Niemiec. Zobaczmy, kto nim będzie. Szalkę, może ktoś inny. Zobaczymy, kto w ogóle awansował. Bo Rusja Dortmund naszym rywalem o, zapowiada zapowiadać ciekawe spotkanie. A szalkę zagra z Werderem Brema. Więc tacy dość niespodziewani półfinaliści ale ważne, że my tam jesteśmy. Damy z siebie wszystko, by pokonać ekipę Mainz. Zaczynajmy. To widowisko, mam nadzieję, że w lepszych strojach niż widać. Ustynali, do środka. Maxim ładnie kontroluje piłkę. Ustynali. Maxim wybiega na pozycję. Podaje do środka sala. Jeszcze Gbamin do prawej nogi. Ależ tutaj była szansa, ale Maxim fatalnie spudłował. Mógł to Rumun zrobić zdecydowanie lepiej, a uderzył bardzo niecelnie. A szansa, jak na Mainz, była naprawdę dobra. Ładnie tutaj kontrolujemy piłkę. Kor do środka. Havertz. Piątek. Wycofanie piłki. Baumgartlinger. Daleki przerzut. Zobaczmy, czy opanujemy tę piłkę. Bela do piątka. Piątek wdziera się w pole karne, ale niestety odskakuje mu piłka. I mają w rękach Rene Adler. Wznawiamy grot autu, Monreal długo się zastanawia. Wreszcie podaje. Monreal. Do środka. Kueva. Piątek. Jeszcze może podawać. I tak się dzieje. Baumgartlinger. No niestety, uderzenie do zapomnienia, jak piątka z HSV. Gbamin dobrze kontroluje tą piłkę, próbuje się przedrzeć, musiał jednak podawać. Gbamin w okolicach pola karnego jeszcze tej ra, może dośrodkowywać, jednak przechwytujemy tą piłkę, łatwo ją tracąc! No i dobrze, że jest Hradecki, bo gdyby nie Fin, to naprawdę w tym sezonie stracilibyśmy zdecydowanie więcej bramek. No szkoda, że bramkarz jest obecnie naszym najlepszym piłkarzem. Mamy okazję do kontry, Monreal, Core, Havertz, Monreal wybiega na pozycję piątek i otrzymał na szczęście w tempo podanie. Krzysztof Piątek zwalnia tą akcję, no nie ma do kogo podać, wreszcie odnalazł kłewę. ten utrzymał się przy piłce. Zobaczmy, Havertz, piątek, belarabi, tylko słupek, jest dobitka 1 do 0, gol w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. To nas może uskrzydlić, to może podłamać naszych rywali, to jest bardzo dobry znak, asysta Krzysztofa Piątka, no wreszcie zapisujemy się w protokole meczowym. Szkoda, że nie zdobyliśmy bramki, ale lepiej ustawiony był Belarabi, warto było mu podać. I na raty Niemiec jednak zdobywa bramkę, i to jest najważniejsze. Rozgrywamy piłko tyłu. Weiser do środka, Kor. Jeszcze tutaj spokojne podanie, Arangis. Piątek wybiega na pozycję, może podać do Belarabiego, który dobrze tutaj dynamizuje tą akcję. Belarabi na pole, karne Kuewa! Tak jest 2 do 0. Kapitalne uderzenie. Ważne, że do swoje, nie do swojej bramki, tylko do bramki Rywala. Jak widać, ma smykałkę do zdobywania bramek. I jak skupia się na grze pod polem karnym Rywala, to jest dla nas zdecydowanie lepiej. Bo jak wraca do linii defensywnej, to budzi postrach w oczach naszego bramkarza. Bo jak wiemy, Kuewa pięknie nawet z główki potrafi uderzyć. Dlatego, że częściej do swojej bramki, z główki, a z nogi, jak widzimy, kapitalnie trafia do bramek Rywali. I niech tak strzela przez cały sezon, a o wyniki jestem spokojny. Ekipa gospodarzy nie chce się poddać, chcą zdobyć bramkę choćby honorową. Donati Ustynali I jeszcze sala otrzymuje dobre poddanie, ale Hradecki to jest naprawdę kapitalny bramkarz, że brakuje mi słów na tej jego interwencji. Broni perfekcyjnie błędów nie popełnia, z takim bramkarzem możemy zwojować Bundesligę. Godny zastępca Leno. No, i jesteśmy po drugim spotkaniu. Zwycięstwo to jest najważniejsze. Pokonujemy ekipę FSV Mainz 2 do 0. Asysta Krzysztofa Piątka przy pierwszej bramce. Mamy szczęście, że nam zapisało asystę. No, i trzymajmy się tego. Ocena meczowa 8,2. Nie oddaliśmy strzału, no, ale po poprzednim meczu lepiej uder... nie uderzać niż strzelać, tak jak w meczu z HSV, bo to był dramat. No, i tutaj gol Bela Rabiego. Słupek Adler wpadł do bramki. No i dobitka na pustą no już musiała zakończyć się naszym sukcesem. No i zobaczmy teraz. No ocena Krzysztofa Piątka jest bardzo satysfakcjonująca. I trener też dobrze ocenia nasz występ. Zobaczmy oceny poszczególnych piłkarzy. Belarabi piłkarzem meczu ocena meczowa 9,2. Zasłużył na to Hradecki, dwie interwencje Adler, jedna. Na naszego bramkarza możemy zdecydowanie liczyć. Przejdźmy dalej. No, i jesteśmy już po drugim spotkaniu. Drugie zwycięstwo, fantastyczna serio, trwaj. No, tym razem na szczęście wygraliśmy w 90 minutach, chociaż innej opcji nie było. Bo gdyby nie padły bramki, to byłby remis. Dwa punkty przewagi nad Bayernem Monachium, bo bardzo słabo sobie radzi i mamy chyba nad nimi już 9 punktów przewagi. Więc fantastycznie w następnym materiale gramy z dynamem kijów i Fortuną Düsseldorf. Pierwszy mecz powinien być zdecydowanie trudniejszy. Zobaczymy, jak zagra Tomasz Kędziora. Miejmy nadzieję, że to jednak Bayer Leverkusen okaże się lepszą drużyną. Jeśli materiał Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i skomentować filmik, a w tym odcinku to było na tyle. Ja już Wam bardzo dziękuję za ten materiał, no i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!